Siema ludzie, dzisiaj unboxing sztywciarki. Więc kupiłem używkę 14.4. Coś takiego. Wcześniej nagrywałem, ale mi się nie da. Źle była kamera ustawiona i nie nagrało się to, co powinno. Sztywciarka jest z 2010 roku. Model BPT 350 14.4. Dobra, wracam jak zacznę coś nią robić. Zrobiłem sobie taki przymiar, żeby łatwiej mi to robić. No i za chwilę, jak już ściarki podokładam, za chwilę Wam pokażę, jak to sztywciarką idzie, nie? Żeby za bardzo nie przedłużać, a żeby też film był w miarę wygodny do oglądania. To na razie. Mam połapane krawędzie. Teraz to jest podłoga. Podłoga wychodzi. Ale ogólnie jest spasowana, jakby nie patrzył. Teraz tak. Tą stroną tam. O kurczę, obydwie są zjechane. Dobra, dałem się, czy nie będzie problemu. Pasujemy je.
Sobie wszystko git. No w miarę. A się minimalnie szlifnie tu i tu. Będzie gitara. I teraz tak. Żeby to jakoś było miarodajne, to ja sobie złapię to gwoździki. Widzicie, to jest krawędź wysunięta. Miejmy nadzieję, że będzie się trzymać. Dobra. Jest to samo. Okej. Widzicie, nie widzicie. O, teraz może widać. Tu też łapię. Dobra, mam złapane. Teraz sobie rysuję. Że mniej więcej do tej kreski musi być ucięte. Do, nie na kresce, tylko do kreski. Jak będzie na kresce, to znowu będzie tu szpara. Będzie szpara między podłogą a tą ścianą. I będzie lipa. Dobra, wracam jak zetnę. No na razie. No więc zaczynamy. Gitara. Tu mogę trochę uciec. Jeszcze sprawdzę. Że nie będzie okej. Że nie będzie za mała. Ale to nie ma problemu. Okej, no i tak powinno właśnie być spasowana podłoga. Czyli teraz sobie żeby to jakoś wyglądało. Od tej strony sobie łapnę podłogę. Bo jeszcze inaczej. No nie, no dobrze. Tak, łapnę sobie. Hop. Jeszcze jedną. Nie było, bo sobie bardzo docisnąłem. Jest, jest. Ale to nie jest problem, bo ja sobie tak docisnę. Jest gitara. No, gwoździki do mnie. Nawet jak się pokrzywdzą, to będą szlifowane. Tą stronę. No właśnie. To jest tak. Tą stronę sobie dopchnę. No właśnie. Tą stronę sobie dopchnę. O. I tu ręką tą. I mam złapane. Złapane. Tak się. Nie ma problemu. Teraz tak. I będę łapać. Moment, jeszcze tu sobie chapnę. Bez tego. Nie, nie złapię, bo ten. Zrobimy tak. Tylko, że przeszczeli pewnie. Nie. Przeszczeli gitarę. Więc tu sobie to pchniemy.
sobie tutaj to pchnę, żeby załapało. Czy w dwóch miejscach na środku? Czy na dwóch trzecich? O. No. Więc jest. Teraz możemy sobie lecieć po kolei. Każdą ściankę. Mam połapane. To nie problem, jak wystaje. O. Tu już z poszlifierką będzie zjechane. Więc jedziemy po kolei. Tutaj będzie to już wszystko szlifowane, nie? Tu nie ma czego się, no może troszkę krzywo, a to wszystko się da, to wszystko się wyszlifuje, to nie będzie problemu. Szlifnę tu, tu, wszędzie poszlifuję, narożniki. Tak wygląda skrzyneczka w środku. Czy jest spasowana? Tak jak powinno być, nie? Jak dobrze formatki się dotnie, to wszystko powinno być tak jak jest teraz. No są minimalne jakieś tam szczeliny, ale no, no, na moje to jest i tak bardzo dobrze. Oczywiście to się szlifnie, wszystko się powyrównuje, nie? Tu, tu, to wszystko do zrobienia. Czyli w następnym odcinku pokażę Wam, jak skrzyneczkę wyszlifować, jak wygładzić narożniki, żeby nie szlifowały potem tego regału, na którym one będą stały. Dobra, to dzięki. To na razie, to cześć.